Szanowni mieszkańcy miasta Grajewo, złożyłam do budżetu obywatelskiego dwie propozycje. Pierwsza, budowa placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Strażackiej, w której proponuję zrobić konstrukcję dla dzieci dwuwieżową, ze ściankami do wspinaczki, zjeżdżalnią oraz elementami linowymi, huśdawkę ważkę, bujak sprężynowy typu konik motorek, karuzelę krzyżową, huśdawkę podwójną oraz pojedynczą z siedziskiem kubełkowym, piaskownicę, stół do gry w ping-ponga oraz stół do gry w szachy, pomost wiszący, drabinkę łukową oraz ławki. Drugi, modernizacja alejek oraz wymiana ławek w parku miejskim przy ulicy Strażackiej, w której proponuję zdemontowanie starych płyt chodnikowych i ułożenie nowych z kostki brukowej oraz wymianę starych ławek na nowe. Wyżej wymienione propozycje będą służyły całej społeczności miasta, pobliskim szkołom i przedszkolom. Zależy mi bardzo na ożywieniu tej części miasta i stworzeniu atrakcyjnego miejsca do miłego i bezpiecznego spędzania czasu. Drogi mieszkańcu, jeżeli popierasz te propozycje, to zagłosuj na nie.